Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Chrystus chce, żebyśmy byli z Nim. Po to nas powołał. Święty Ludwik pisze tak. Ponieważ cała nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa, zjednoczyć się z Nim i Jemu się poświęcić, dlatego najdoskonalszym nabożeństwem jest bezsprzecznie to, które najwierniej upodabnia nas do Jezusa, najściślej z Nim jednoczy i poświęca nas wyłącznie Jemu. A ponieważ ze wszystkich ludzi Najświętsza Maryja Panna najbardziej podobna jest do Pana Jezusa, stąd wynika, że spośród wszystkich innych nabożeństw, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, duszę naszą najbardziej jednoczy z Panem Jezusem i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi. I dlatego doskonałe poświęcenie się Panu Jezusowi nie jest niczym innym jak doskonałym i całkowitym poświęceniem się Najświętszej Dziewicy. I takie właśnie jest nabożeństwo, które głoszę i które w istocie swej jest tylko doskonałym odnowieniem ślubów i przyrzeczeń złożonych na Chrzcie Świętym. Zostaliśmy powołani po to, żeby być z Jezusem, żeby upodabniać się do Niego coraz bardziej, żeby być z Nim. I to jakby od razu wskazuje na sensowność naszego kapłaństwa i nasz cel. Nasze życie ma tylko wtedy sens, kiedy jesteśmy z Nim. Co zyska człowiek, który choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Nawet jeżeli mamy od Boga mnóstwo talentów, nawet jeżeli mamy mnóstwo pragnień, nawet jeśli mamy mnóstwo planów duszpasterskich, najważniejszy jest On i Jego życie w naszych duszach. I tylko ten, kto jest naprawdę z Nim, kto trwa z Nim, może zostać posłany. Pan Jezus mówił do świętej Faustyny takie słowa: we wszystkim łącz się ze mną przez miłość. Łączenie się z Nim przez miłość, to znaczy przez akt woli, nie przez uczucie, nie przez to, że czuję się przez Niego teraz kochany, czy doświadczam jakiegoś poruszenia serca. Przez akt woli, decyzję. Chcę być z Nim. To jest dla nas szkoła życia w relacji. Potrzebujemy nieustannie uczyć się żyć w relacji z Chrystusem. Dlatego, że grzech zatruł nasze serca wirusem takiej samotności, jakiegoś oddzielenia. I nie mamy w sobie już takiej jakiejś spontanicznej tendencji do reagowania uciekaniem się w relacje, ale bardziej wszystko chcielibyśmy sami. Tym bardziej, że taka jest nasza męska natura, że jesteśmy bardziej zadaniowi. Kobiety mają łatwiej, są bardziej relacyjne. My jako mężczyźni jesteśmy bardziej zadaniowi. I tu potrzebujemy bardzo Maryi, żeby ona uczyła nas przeżywać nasze życie w relacji z Chrystusem. Zły duch chciałby, żebyśmy żyli jak sieroty, które nie mają ojca, jako ci, którzy żyją w samotności, w oddzieleniu od Chrystusa. Ile takich naszych kapłańskich problemów, zmagań, trudności rodzi się właśnie od tego, że w którymś momencie uznaję w sercu, że jestem sam, że zostałem z czymś sam. Tak naprawdę to jest moment, w którym jeśli uwierzę w to okropne kłamstwo, że jestem sam, to jest tylko kwestia czasu, kiedy problemy życiowe tak narosną, że przygniotą mnie, że nie dam sobie z nimi rady. Chrystus mówił: nigdy nie jestem sam. Ojciec zawsze jest ze mną. I to jest prawda, którą potrzebujemy przyjąć do naszego serca, tak jak Chrystus żyje w jedności z Ojcem. On mówi: jak Ty mnie posłałeś, tak i ja ich posłałem. Jak Ty jesteś we mnie, tak ja w nich. To jest wejście w taką jedność. I ta jedność jest dla Chrystusa fundamentalna. On jest niesamowicie spragniony relacji. Owszem, posłał nas po to, żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy robili pewne zadania, pewną robotę dla Królestwa Bożego. Ale On jest szalenie spragniony relacji z Nim. Relacja jest czymś absolutnie najważniejszym.
relacja nasza z Nim jest fundamentem. Bycie w relacji z Chrystusem prowadzi nas do wnikania w Jego Ducha i do utożsamienia się z Nim. Już nie tylko chcę być do Niego podobny, ale chcę się z Nim utożsamić, dlatego że On utożsamił się ze mną w sakramencie święceń kapłańskich. Jesteśmy jedno. Na ile pozwolę utożsamić się Chrystusowi ze mną, na tyle będę żył Jego Duchem. I wtedy będę mógł rzeczywiście powtórzyć za Chrystusem słowa: Duch Pański spoczywa na mnie. Początek posłania Chrystusa jest właśnie w tym spoczęciu Ducha Świętego na Nim. Wiemy z Ewangelii, że to jest pierwsze kazanie, które wypowiedział Jezus, kiedy wypowiedział te słowa: Duch Święty spoczywa na mnie. I to spoczęcie Ducha Świętego na nas dokonuje się tak jak w Maryi. Kiedy Duch Święty spoczął na niej w zwiastowaniu, namaścił ją na Matkę Boga i dał jej niezwykłe zjednoczenie z Bogiem. I posłał ją. I ona idzie do świętej Elżbiety. I kiedy Maryja wchodzi do niej, to wystarczyła jej obecność, żeby obecność Ducha Świętego rozlała się i namaściła Elżbietę i Jana. To spoczęcie Ducha Świętego w nas jest źródłem naszego utożsamienia z Chrystusem. I Chrystus mówi: jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Czy rozumiemy tak naprawdę, co znaczą te słowa Ewangelii? W Trójcy Świętej Ojciec posyła Syna na świat, aby On go zbawił. I tej samej analogii używa Chrystus, by powiedzieć, że posyła uczniów. Nasze życie jakby jest zakorzenione w samej Trójcy Świętej. I to nie jest posłanie któreś kolejne, ale my jesteśmy włączeni w to posłanie, które jest między Ojcem a Chrystusem. I to jest niesamowite, bo tak naprawdę przez chrzest, ale w szczególny sposób przez sakrament kapłaństwa, Kościół uczy, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury. Już nie ma mnie tylko jako człowieka, jestem uczestnikiem boskiej natury. Jezus jest we mnie, żywy Jezus jest we mnie. I faktycznie mamy udział w życiu Trójcy Świętej. I z tej jedności osób w Trójcy Świętej rodzi się posłanie, aby przyprowadzić wszystkich do jedności z Bogiem. I fundamentalna walka, która będzie działa się w naszym życiu, w naszych sercach, to będzie walka o to, by nie być jedno z Bogiem. Chrystus, kiedy zabiera trzech uczniów do Getsemani, mówi: bądźcie tu i czuwajcie ze mną. Jak wielka jest potrzeba serca Jezusowego, żebyśmy my z Nim byli, żebyśmy my trwali przy Jego sercu. Znam jedną młodą kobietę, która, dowiedziawszy się o tym, że w jednym z europejskich miast został kościół zamieniony na pub, odczuła w swoim sercu taką samotność Jezusa i ta samotność tak ją przejęła, że ona, nie znając ani kraju, ani języka, pojechała tam pod ten kościół i przez tydzień tam była z Jezusem w Jego osamotnieniu. Żeby Jezus nie był sam w kościele, który został zamieniony na pub, na bar. Nie martwiła się o swoje bezpieczeństwo, o swoje zdrowie. Dla niej ważny był Jezus. I ta postawa zawstydza mnie jako księdza. Bo co jestem gotów opuścić, żeby być razem z Jezusem? Wydaje się, że tak wiele mamy potrzeb jako kapłani, tak wiele nam potrzeba. A co z potrzebą Jezusa? Co z Jego tęsknotą za nami?
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen. Dzień 24. Rekolekcji kapłańskich. Oddanie 33. Chcę, żebyś był ze mną. Z Ewangelii według świętego Marka. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. Z książki Józefa Ratzingera Słudzy waszej radości, medytacje o duchowości chrześcijańskiej. Tylko ten, kto jest przy nim, może zostać posłany. I tylko ten, kto pozwala się posłać, kto niesie dalej jego nowinę, jego miłość, jest przy nim. Oczywiście istnieją różne stany i różne formy misji, różne sposoby apostolatu i bliskości z nim. Nie chciałbym tutaj tego w ogóle kwestionować. Jednak przed i ponad wszystkimi tymi różnicami stoi fundamentalna jedność, która jest niezbywalna. Apostołowie są świadkami naocznymi i świadkami faktów zasłyszanych. Tylko ten, kto go zna, zna jego słowa i czyny. Kto sam go doświadczył i był z nim przez długie dni i noce, ten tylko może go zanieść innym. To jest aktualne także dzisiaj. Aby byli z nim, jest to pierwszy i zasadniczy komponent kapłańskiego powołania. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego Insinu Jezu, zapisane w Wielki Czwartek 28 marca 2013 roku. Jezus do kapłana. Tylko modlitwa moich kapłanów w jedności z modlitwą mojego serca skierowaną do Ojca będzie w stanie zachować i pocieszyć mój Kościół w czasie ciemności, który już się zaczyna. Błagam moich kapłanów o modlitwę, o adorację, o zadośćuczynienie i przebłaganie. Proszę ich o modlitwę szczerą i wytrwałą, o modlitwę, która stanie się w ich sercach bezustannym szeptem, wznoszonym się do Ojca jako duchowa ofiara. Kiedy moi kapłani zaczną się modlić w taki sposób, o jaki ich od tak dawna, już od wieków, proszę? Chcę kapłanów, którzy będą czuwali i modlili się razem ze mną. Potrzebuję ich. Bez ich modlitwy moja mistyczna agonia będzie się przedłużać i będzie pozbawiona pociechy przyjaciół, których wybrałem po to, by trwali przy mnie podczas doświadczeń, które niebawem spadną na mój Kościół, moją biedną, kruchą oblubienicę. Kryzys kapłaństwa będzie trwał i będzie się nasilał, dopóki przyjaciele mojego serca nie porzucą próżności przemijającego świata i bezcelowej pogoni za nimi oraz dopóki nie zaczną adorować mnie w duchu i w prawdzie. Błagałem moich apostołów, aby czuwali ze mną i aby się modlili,
a oni posnęli. Dziś także proszę moich kapłanów o czuwanie i modlitwę. Lecz oni śpią. Nawet w tej godzinie, w której mój Kościół zaprasza ich do trwania ze mną, w mojej rzeczywistej obecności. Do nieporzucania mnie w ciemnościach i trwodze tej nocy. Gdzie są moi kapłani? Czekam na nich, przyzywam ich. Pragnę, by porzucili wszystko inne i by ofiarowali mi swoje towarzystwo, obecność, miłość i łzy. Wciąż tak niewielu odpowiada na moją prośbę i na pierwsze zadanie powierzone moim apostołom. Ofiaruj siebie samego po to, by i inni mogli odnaleźć drogę do moich ołtarzy. By poznali, że nie ma takiej słodyczy, ukojenia i obecności jak słodycz, ukojenie i obecność, którą ofiaruję im w Najświętszym Sakramencie, konsekrowanym przez nich samych dla mojego Kościoła. Wypowiadam te słowa nie tylko do ciebie, ale i do kapłanów, których ci poślę. Powiedz im, że moje serce pragnie kapłanów, którzy będą czuwać blisko mojego ołtarza i trwać w mojej obecności, nawet jeśli oznacza to porzucenie rzeczy, które same w sobie są niewinne, dobre i pożyteczne. Czas jest krótki. Niebawem nie będzie już możliwości, by ofiarować mi modlitwę i towarzystwo, o które tak bardzo prosiłem i o które nadal proszę moich kapłanów. Nie mówię tego po to, by siać panikę i strach, ale dlatego, by uświadomić im, że to, o co prosiłem moich apostołów w Getsemani, jest nadal aktualne. Oto moja prośba, tu i teraz, wcale nie mniej pilna niż podczas tej strasznej nocy w Getsemani. Niech zaczną realizować pierwszą prośbę, którą skierowałem do moich kapłanów. Zadanie, które im dałem, aby czuwali i aby się modlili. Tylko wtedy zobaczą jeszcze za ich życia wspaniałość mojej chwały w dniu mojego powrotu, paruzji. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.